Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale. No i dzisiaj zagramy sobie drugi mecz, drugi już dzisiaj. Jak ktoś nie widział tego pierwszego, który wrzuciłem przed godziną 18, no to polecam obejrzeć. Jeżeli chodzi o wstawianie wyników, no to możecie po tym odcinkiem obstawiać oczywiście Włochy, Irlandia, no i Szwecja, Belgia. Dwa poprzednie mecze możecie obstawiać pod poprzednim odcinkiem, także warto odwiedzić oba materiały. Składu fantasy wam chyba pokazywać nie muszę, bo pokazywałem w poprzednim odcinku, ale teraz też na ekranie widzicie tabelę osób, które najskuteczniej obstawiają wyniki. Ostatnio trochę osób zapunktowało, nie wiem, czy nie ma już jakiejś osoby, która ma 4 punkty. Wczoraj była osoba, która trafiła oba wyniki, i Polska, Niemcy, i... Raczej nie Polska, Niemcy, Niemcy, Irlandia Północna i Polska, Ukraina, oba wyniki trafiły, oba obstawiły 2-0. Także trochę farta było. A w tym odcinku zagramy sobie Włochy, Irlandia. Gramy ten mecz na Stade de France, ale normalnie ten mecz będzie rozgrywany w Lille. Na tamtejszym stadionie. Niestety tego stadionu nie ma FIFA, dlatego go gramy na Stade de France. No mecz będzie o godzinie 21, patrzcie, oświetlenie się zapaliło. Dopiero teraz, jakiś, nie wiem, bug to był, czy co? Znaczy coś tak widziałem, że coś coś dziwnego jest w tym stadionie. A nagle się światło zapaliły. Oczywiście w tym odcinku będę grał reprezentacją Włoch. No przed Włochami chyba będzie trudne zadanie. Nie wiem, czy na 100% już będą grać z Hiszpanami. No chyba tak, chyba będą grać z Hiszpanią, chyba już jest to pewne. Ale to będzie dopiero mecz. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dla mnie to będzie mały finał, ponieważ jako pierwszego faworyta obstawiałem Hiszpanię, a jako drugiego Włochów. Także to, dlatego to nazywam małym finałem, hymn Włoch. Prawie reprezentacja emerytów, można ich tak nazwać, kontra Irlandię, z którą walczyliśmy w eliminację, hymn Irlandii. No, mecz będzie na pewno bardzo ciekawy, nie zdziwiłbym się jak byłby w nim remis, chociaż no Włosi grają ostatnio całkiem dobrze. Jedna z reprezentacji, która jeszcze bramki nie straciła. My też je straciliśmy. Są cztery reprezentacje, które bramki nie straciły. Albo już nawet trzy. Nie, cztery. Niemcy nie stracili. Włosi nie stracili, my nie straciliśmy. I ktoś jeszcze, nie pamiętam kto. Hiszpanii stracili, no bo mecz przegrali. Dobra, my już tutaj gramy. Steruję Włochami. I zobaczymy, czy znowu trafi wynik. Ostatnio ludzie te wyniki naprawdę trafią. Trafiłem Ukrainę. Wcześniej też jakiś wynik trafiłem. Ostatnio co wrzucam odcinek, to albo trafią wynik, albo rezultat. Także na razie skuteczność jest całkiem niezła. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Zagranie głową. O, bramka ze spalonego. Ten spalony był naprawdę minimalny. Ale piłka tam zniknęła, nie wiem czy to zauważyliście, jak padł do siatki i sędzia gwiznął. Nie wiem, trochę jakiś dziwny bug to był. Rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Darmian. Dobra, mamy tutaj akcję, strzał, ale nad bramką, broni bramkarz. No chyba na razie najgroźniejsza akcja, jaką przeprowadziłem w tej połowie. Zdawało mi się, że jeszcze tutaj po rękach wpadnie do siatki, ale nic z tych rzeczy, spróbujemy do środkowania. O, chyba nawet, nie, za słabo jednak trochę. Spróbuję jeszcze strzału z dystansu. Trochę na farcie tutaj przeszła. Albo do środkowania. Akurat tak piłka przeszła, ale wybijają obrońcy. Mamy 2 minuty doliczone. Mecz jest bardzo wyrównany. No ja cisnę, Irlandia ciśnie. No chyba trochę, może nie wiem, jeden albo dwa strzały celne oddali, ale te strzały celne były takie, no, niegroźne. Przecież tu jeszcze mają akcję. Brawo Buffon. Tylko kurde, ostatnio takiego mam pecha, co jakaś piłka jest wybijana, to wprost pod nogi mojego przeciwnika. Jeszcze będą mieć rzut rożny. Chodź, żeby tylko nie było bramki do szatki, to będzie dobrze. Dobra, elegancko. Wybijamy i sędzia kończy. A tutaj jeszcze macie statystyki. No trochę jednak więcej strzałów ta Irlandia oddała. Posiadanie piłki niemal jest równe. W 60 minucie chyba przeprowadzę jakieś zmiany, no ale na razie gramy. Druga połowa, Irlandia zaczyna. Ładnie po skrzydle.
Ło, ładna piłka i bramka! Prowadzimy 1-0 z Irlandią. Już na początku połowy pierwsza akcja i strzelamy gola. No ładnie, ładnie to wyglądało, ładna akcja. Fajne tutaj dośrodkowanie, no i piękne wykończenie z voleya. Prowadzimy 1-0. O, tutaj Irlandia, groźna akcja, ale Buffon to wybronił. No, rzucili się do ataku. Ale dobra, my tutaj celujemy w drugą brameczkę, zaraz będzie 2-0. Dobra, tutaj ładna akcja. I obok bramki! Kurde! Ja już chciałem krzyczeć gol. Może trzeba było finę z innym strzelać? No nie, no ja już tu byłem pewny strzelenia bramki z takiego miejsca. Teraz spróbuję jakiegoś krótkiego rozegrania. Może wyjdzie, kto wie. O, prosto w obrońce. I tracimy piłkę. Ale szkoda tej akcji, kurde, mogło być 2-0. O kurde, co pograli. Co tu pograli. Kurczę, mam naprawdę duże problemy w obronie. Ostatnio. Czekajcie, zobaczę na powtórce, co jeszcze się stało. No tutaj niepotrzebnie tego kolesia, niepotrzebnie temu kolesia wydaje się obrócić. A tamtego puścili. Nie, kto go puścił? Kto miał na jego krycie? No ale dobra, no kurczę, 1-1, mieliśmy prowadzić 2-0. No trochę się sytuacja skomplikowała. No i strzał! Obok bramki, kurde! Ja już się naprawdę ludzie denerwuję, bo nie idzie mi ta gra. Już tyle okazji zmarnowanych, za dużo pozwoliłem Irlandii, przez co straciłem inną bramkę, no jest 1-1. No i teraz strzel to! Jeszcze popraw jest, 2-1, kurde, w doliczonym czasie. Ile ja tą bramkę atakowałem, żeby tą bramkę strzelić? Ja cię, jeszcze bym tego nie strzelił tutaj. Dobrze, że Brałkoś tą piłkę wypluł. Kto strzelił? Immobile, wprowadziłem go przed chwilą na boisko. Wprowadziłem Immobile, czekajcie, pokażę wam w ogóle, jakie zmiany były. Immobile wprowadziłem, Zazę i Insigne. Tych trzech piłkarzy. No i dopiero teraz tu się coś zmieniło przy tej akcji. Kurde, tyle akcji zawaliłem. I kiepska gra w obronie. Dobra, wyjazd. Jeszcze jedną strzelimy. A, szkoda. Tutaj był tylko jeden obrońca, także fajna kontra by poszła. No ale dobra, wygraliśmy mecz, to jest najważniejsze, 3 punkty są. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie w rzeczywistości, jaki będzie wynik w rzeczywistości. O, to obstawiajcie wyniki w komentarzach, no możecie obstawiać ten mecz i Szwecja-Belgia. W sumie też jestem ciekaw, co będzie w tym drugim meczu, Szwedów z Belgami. To jeszcze macie statystyki. No, strzałach niby tak samo, no ale kurczę, ja miałem tyle 100% akcji zmarnowanych. Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, no i tyle, jeżeli chodzi o fazę grupową. W sobotę jest pierwszy mecz fazy pucharowej, akurat chyba zaczyna się od naszego meczu, z tego co pamiętam, będziemy o godzinie 15 grać. No to widzimy się w kolejnym materiale na kanale, trzymajcie się, cześć!